W tym odcinku, w ramach wyzwania NSM, bierzemy na tapet ruch organiczny, czyli SEO. Do odcinka zaprosiliśmy Andrzeja, który jest specjalistą właśnie w tej tematyce. Trochę nam podpowiedział, jeżeli chodzi o właśnie skąd wyszukiwać frazy, jak to poukładać. Naszym celem biznesowym głównie to jest fraza Bitrix24 i wszystko z tym związane. Natomiast też odpowiedział na jedno bardzo ważne pytanie, czy jeżeli mamy artykuł, który nie do końca się wpisuje w naszą główną strategię, to czy jest go sens usuwać, czy nie? Tak więc tego się dowiecie z tego odcinka. Nie będę już więcej spoilerował. Zapraszam do oglądania. Lecimy! Czyli temat tego odcinka jest ruch organiczny w marketingu B2B. Przejdźmy teraz przez najważniejsze informacje i później pokażę, jak wykonałam zadanie domowe i parę zapytań do Andrzeja właśnie do tego zadania domowego. Pierwsze, co muszę powiedzieć, to, że ruch organiczny to nie tylko SEO. To ruch organiczny możemy podzielić na SEO i na organic social. Tutaj na karteczkach można dowiedzieć się, czym jest organic social. Też wypisałam źródła ruchu organicznego, to tylko przykłady. No i zadaniem domowym było mądre przemyślenie ruchu organicznego, czyli najpierw musieliśmy do nas ruch kwalifikowany, rozpisać to w content planie, poszukać fraz kluczowych jakby i stworzyć na podstawie tych fraz kluczowych content plan. Kierować tych ludzi w odpowiednie miejsce, które dadzą nam szansę na konwersję i rozpisać źródła ruchu organicznego do naszego lejka. Zrobiłam to tak, że najpierw poszukałam zapytań w naszym CRM-ie i podzieliłam je na dwie kategorie. Znam Bitrix24 i nie znam Bitrixa. Później poszukałam fraz kluczowych Samstorma i połączyłam jakby te tematy i połączyłam te frazy i napisałam tematy. Przykład, tutaj przedstawiłam tylko przykładowe, nie wszystkie, żeby też nie spamować tą informacją. No, przykładowo, ci, którzy znali Bitrixa, pytali na przykład o takich bardziej technicznych rzeczach, o wdrożeniu, o imporcie baz danych, frazy kluczowe, których szukałam też dotyczyły wdrożenia Bitrixa i tematy tutaj są bardziej takie techniczne. Tematy, które dotyczą kategorii nie znam Bitrix24, dotyczyły bardziej luźniejszych tematów, na przykład czym jest, jakich programów do prowadzenia na przykład stanów magazynowych można używać, albo CRM, albo do zarządzania projektami. Później sobie po prostu pobrałam z internetu kalendarz na wrzesień i dodałam tutaj artykuły blogowe, które później publikowałam na naszym blogu firmowym o wybranych dniach tygodni. No i tutaj mam pytanie odnośnie, może pokażę, jak szukałam tych fraz kluczowych, bo to jest ważne. Na przykład system CRM. Tutaj niestety nie mogłam wybrać cała Polska. No właśnie, Andrzej, nie można wybrać wyszukiwania na Polskę? I domyślnie jest Polska, zobacz, masz po lewej Polskę. Czyli nie musimy miasta. Zostaw miasto. Polska i Warszawa, nie musisz wybierać. Zostaw miasto puste, Angelina, to taki pierwszy wniosek. A tutaj można zostawić miasto puste? Nie, tutaj, znaczy nie wiem, czy w bezpłatnej wersji masz tą opcję. Można zmieniać, ale domyślnie jest Warszawa. Okej. Okay. No i ty później przyglądałam tutaj, analizowałam, które z tych pytań są ciekawe, które mogą dotyczyć naszej buyer persony. I właśnie te pytania, które miałam, to jak poprawnie szukać fraz typu long tail, bo to wpisałam takie krótkie frazy, wpisywałam i dostałam bardzo ogólne odpowiedzi. Jakby nie wiedziałam, jak dostać więcej informacji. W którym miejscu? Ogólne, bo tutaj. No tutaj na przykład, to są bardziej takie ogólne. Kiedy wpisałam bardziej konkretny system CRM, tam albo do zarządzania firmą, albo jakieś jeszcze konkretyzowałam, to nie dostawałam w ogóle odpowiedzi. Jakby, czy... Trzeba je brać już stąd. Mhm. Jakby jak sobie przejrzysz, bo tak, tu masz sformułowania polskie, ale masz bardzo dużo też sformułowań pobocznych, które już stanowią dla ciebie solidną bazę. Więc to źródło, które wybrałeś, jest dobre. Tylko też trzeba zwrócić uwagę na to, że tam się pojawiają angielskie zapytania. Drugim takim źródłem, z którego możecie ich
powinniście korzystać, jest Answer the Public. Nie wiem, czy znacie tę stronę, korzystaliście z niej? Answer the Public Była com. w którymś z odcinków. Bo ja, Andrzej, ogólnie motyw polega na tym, to też było właśnie mocno wspomniane w odcinku, że SEO można sobie też zrobić krzywdę. Bardziej to było pod takim względem, że będziesz generował dużo leadów, które właśnie, no bo są leady i leady kwalifikowane. I też chodzi o to, żeby ten content, który tworzymy, nie generował nam leadów, których później będziemy odrzucać, bo nie spełniają kwalifikacji, tylko takie, które będą zgodne z tym, co możemy zrobić, nie? Czyli na przykład, jeżeli my, bardzo fajnym przykładem, mamy coś takiego jak artykuł, to też pod względem SEO, cele smart. Bardzo wysoko jest zaindeksowany, bardzo duży ruch nam generuje, bo temat jest dosyć ogólny, ale dla nas to żadna wartość, no bo nam ludzie, którzy szukają celi smart, nie są, finalnie nie wchodzą do, nie szukają Bitrixa. No dokładnie. I o tym jest też ten odcinek i ten ta seria, w sensie w ramach tego kontentu, żeby ten, żeby tak robić SEO, które będzie nam nie tylko generowało duży ruch i dużo leadów, ale finalnie najważniejsze dla nas jest to, żeby to były te leady kwalifikowane. Czyli u nas takimi kwalifikacjami to jest to, żeby to były firmy, czyli żeby raczej B2C nas nie, w ogóle nas nie interesuje, czyli Kowalski przysłowiowy. No tak. I albo właśnie wszystkie to, co Andrzejna zrobiła, to co, jak ktoś już ma Bitrixa, to zdecydowanie jest, się u nas kwalifikuje, czyli już ma jakiś problem albo potrzebę związaną z Bitrixem. Albo zastanawia się nad jakimś systemem i Bitrix może rozwiązać jego problemy. I teraz jak to powiązać, tak pod względem właśnie swojego doświadczenia SEO-owego, wyszukiwanie tego kontentu pod względem właśnie jak go wyszukiwać, jak go dobierać, żeby tak jak usłyszałeś teraz taką wstępną, tą naszą kwalifikację, żeby on, no żeby trafiać z tym kontentem właśnie w te grupy. No kluczowa jest ta intencja zapytania tak naprawdę, tak? No bo są im zapytania takie typowo informacyjne i zapytania, jakby to ująć, zapytania takie bardziej biznesowe i dla Was na przykład takim zapytaniem, które raczej łatwo przekształci się w leada takiego kwalifikowanego, jak mówisz, jest na przykład wdrożenie Bitrix 24. Bo jeśli ktoś coś takiego wpisuje, no to jego intencją jest znalezienie kogoś, kto pomoże mu z wdrożeniem. Podobnie jest na przykład ze szkoleniem. I tutaj też taka drobna uwaga, popracujmy nad tą podstroną, ja miałem Wam to zgłosić. Ona jest na czwartym miejscu. Myślę, że możemy spokojnie walczyć o pierwsze. Skoncentrujmy się na niej. Bo na szkolenia Bitrix jesteśmy bodajże na czwartym miejscu, gdzieś tam za Waszą największą konkurencją. Więc jakby szukamy tych intencji. Natomiast drugim sposobem to troszkę zaczęliśmy go eksploatować, jest właśnie troszkę zabazowanie na waszym doświadczeniu, czyli tak jak poszliśmy ten CRM dla transportu, CRM dla branży logistycznej i branż, w których już działaliście i frazy właśnie longtailowe. I teraz te frazy longtailowe, Answer the Public jest bardzo dobrym źródłem. Jak Angelina sobie przejdziesz, jak będziesz mogła przejść na chwilę na tą zakładkę, to ja ci pokażę, jak ja to eksploatuję. Bo tutaj masz taką zakładkę data. Nie jest visualization, tylko data. I teraz stąd ja sobie po prostu przeklejam to, co mnie najbardziej interesuje, do jednego pliku. Czasem, jeśli jest dużo tych fraz, można to robić też Excelem. I sobie szukamy powiązań i słów, które rzeczywiście mogą być intencjonalne, związane z naszym biznesem. I zobacz, pojawia się tu jakieś porównanie systemów CRM. System CRM, Wikipedia, no to niekoniecznie, tak? PDF też nie, bo to... Ale system CRM, ranking jak najbardziej, nie? Ale ranking tak, no ale tu pytanie, czy znowu, czy jesteśmy w stanie content zrobić pod to taki, który będzie wiarygodny, tak? No bo wiesz, jeśli mamy stronę taką jak wasza, która widać, że jest typowo Bitrixowa, no to jak opublikujesz ranking, no to nikt nie wierzy w to, że to jest prawdziwy ranking. No. W pierwszym miejscu, nie? Ale już na publikacji zewnętrznej, tak jak też to robimy, która jest na przykład pod linki, taki ranking można próbować przemycić, można próbować jak najbardziej wygenerować, więc to można w ten sposób działać. I teraz na bazie tych słów kluczowych, tych fraz, jak sobie zrobicie listę, przekleicie sobie, ich jest bardzo tutaj dużo, po kolei sobie można tą listę potem rozwijać,
pojawi się pewnego rodzaju pula, którą albo będziecie musieli pod nią zrobić content już konkretny, na przykład z postaci wpisów waszych blogowych, albo pojawi się, tutaj też możesz zmienić na data, będzie bardziej przejrzyste to takie bo to wizualizacja to taka jest niekoniecznie. No i zobacz, teraz typowo informacyjne jest, na czym polega, tak? Co to jest, na czym polega, czym jest. To są takie typowo intencja informacyjna, w której no, w większości przypadków wam to raczej nie skonwertuje, więc to raczej gdzieś tam pobocznie traktujemy. Natomiast jeżeli ktoś rzeczywiście szuka rankingu, porównania, zestawienia, cennika, wdrożenia, tego typu sformułowań, no to on jest już bliski tej interakcji potencjalnie z waszą firmą i blisko jest tej ścieżce w tym lejku, w tym takim powiedzmy lejku lidowym, no blisko jest tego, który będzie w stanie tą konwersję wygenerować. Drugim, bo tak, to tu mówimy o longtailach. I teraz źródłem longtaili, ja wam pokażę, może ja się na chwilkę przełączę na swój ekran, możemy tak zrobić. Ja wam pokażę jedną jeszcze rzecz, bo fajnie, fajnie, Angelina, pokazałaś to, gdzie szukać. Ja sobie tu przeklepałem to zapytanie, żeby widzieć to samo co ty. Ale jak wejdziecie w analizę stron i wpiszecie sobie support.pl, wybierzecie sobie swoją konkurencję. Mówicie, ta analiza tak naprawdę to jest spora praca. To nie jest tak, że to się tak od ręki można szybciutko wszystko zrobić. Wejdziecie sobie na przykład na waszą konkurencję. No to po ich na przykład witrynie jesteście w stanie popatrzeć, na co oni są na przykład widoczni, tak? Część tych sformułowań będzie też zupełnie nieintencjonalna, nie taka niekonwertująca, ale być może z tej listy coś już wyłapiecie. Więc tutaj w tej analizie można oczywiście też waszą stronę sobie przejrzeć znacznie bardziej szczegółowo i zobaczyć, co już jest widoczne, i to samo, tą samą pracę warto wykonywać w Search Console, bo jakby Search Console wam pokaże to, co już jest. Zobaczcie, to ja wam pokazywałem na początku, ale na przykład będziecie widzieli, że na przykład macie pozycję bardzo niską, czyli powiedzmy, strzelam, że metoda smart. Coś by się tu powiedzmy na szybko, to nie znajdę, ale. O, macie tam jakaś persona w marketingu. No i przyjmijmy, że to jest takie sformułowanie, na którym wam zależy. O, albo o, to jest bardzo, o, to jest świetny przykład. System CRM dla mojej firmy. O, to jest bardzo fajny przykład. I teraz odpalamy sobie, sprawdzamy i zobaczcie, macie blog porównanie 7 systemów CRM z BitX24. No i co tu się dzieje? Tu się nie dzieje w zasadzie nic. Bo nie jest to Pozycja artykuł, świetna, no to który. nikt tam normalny nie dotrze, nie? Nikt tam nie dotrze, może z innej wyszukiwarki jak Bing czy Yahoo, będziecie gdzieś tam wyżej, ale chodzi tylko o to, że to nie jest artykuł, który jest jakby skonstruowany pod tą frazę, więc to jest idealne miejsce dla was na napisanie artykułu. Tak, idealne sformułowanie, system CRM dla małej firmy. Więc jakby Search Console dla was jest bazą wiedzy tego, co rzeczywiście użytkownik fizycznie wpisuje z wolumenem, gdzieś jak ta wasza strona się tu pojawia i tu już jest pierwszy artykuł do napisania i to od ręki. I tą listę po prostu trzeba sobie wziąć, w miarę dokładnie przejrzeć. Oczywiście lecimy po wyświetleniach, no bo im więcej wyświetleń, tym ten potencjał jest większy. Tu jest jakieś coś, jaki CRM. Zobaczmy jeszcze, może coś tu trafimy takiego ciekawego. CRM, jaki wybrać. Zobaczmy to. Zobaczmy, co wam tutaj. I zobaczcie, tu jest też podobnie, i tu jest ten artykuł na temat porównania systemów CRM, ale on tak samo nie jest podkręcony pod tą frazę, nie jest pooptymalizowany. Pewnie na nagłówki, otwórzmy go sobie na chwilę. Pewnie nagłówki są bardziej ogólne, tak myślałem, no, czyli tam piszecie o różnych systemach, ale na przykład zróbcie prostą rzecz. Zróbcie tutaj gdzieś jeden mały akapicik na temat tego, jaki CRM wybrać. Czyli to. Już macie szansę na to, że ta pozycja tu z tej tam powiedzmy 12-13 przeskoczy wam na 7-6 i wtedy będziecie widzieli pierwsze kliki.
I już w tym przypadku działacie na bazie tego, co już jest. Czyli jakby nie piszecie od nowa, a optymalizujecie, bo pozycja jest całkiem przyzwoita. Można sobie to podkręcać. Więc Search Console jest pierwszym źródłem informacji. Answer the public to zdecydowanie musicie z Answer the public się polubić. Co prawda, no tutaj te darmowe wyszukiwania są tam bodajże tylko dwa. Ale możemy też sobie wpisać to Bitrix 24 i on tu fajnie pokazuje, bo zwróćcie uwagę na to, że Angelina fajnie pokazała w SandStormie, tylko tam dużo było anglojęzycznych słów. Ale te anglojęzyczne słowa dla Was, słuchajcie, też mogą być ciekawe i to też jest kolejne pole do poszukiwań, bo po prostu wystarczy je przetłumaczyć. Skoro ktoś w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych czy w Indiach albo w innych krajach używających języka angielskiego w internecie, takim krajem jest chociażby Dania czy Szwecja albo Holandia, też często, gdzie mówi się biegle po angielsku. Takie sformułowania mogą być dla Was po prostu do przetłumaczenia i do użycia, tak? Więc tu bym próbował też w tą stronę. Więc jak już widzicie, tu już macie dwa źródła informacji bardzo obszerne. No i trzecie, ale to, które też być może jest gdzieś może troszkę na później, no to są właśnie anglojęzyczne strony Waszej konkurencji, czyli poszukiwania za granicą, co oni piszą, na czym oni się koncentrują. Jak zainstalować Bitrix 24? Tu już się pojawia dużo jakichś tam sformułowań. Angelina wpisała z systemem CRM związane, a ja na przykład patrzę typowo pod Bitrixa, jakie implementation requests na przykład mogą, no, poszukamy takich, o, tu są porównania, o Bitrix versus Jira. To może być ciekawe, bo Jira jest bardzo popularna. No, więc, ale tutaj zobaczcie, że pokazało nam też anglojęzyczne słowa. Popatrzę, czy tu coś tu jest ciekawego. Okej, ale to dobra, to może zatrzymajmy się na chwilę na tym, bo pewnie macie jakieś tam pytania, coś wam przyszło do głowy. Nie wiem, czy to odpowiada na wasze pytanie, czy to jest. Dla mnie tak, odpowiada na pytanie. Teraz mam wniosek, że poszukiwanie tych fraz kluczowych jest naprawdę Kluczowe. kluczowe, tak. Dzięki. No, No, ale to jest też taka. dla mnie jeden, znaczy to akurat spoko, w sensie, bo my już trochę tego kontentu wygenerowaliśmy, Andrzej, pod wspólnymi działaniami, ale właśnie to, żeby go zaktualizować, też dobry dałeś ten przykład z tym CRM-em i z tym artykułem porównania, żeby po prostu już podkręcać materiały, które już mamy, które już jakoś rankingują i pod to aktualizować to tak naprawdę, nie? Dokładnie tak, bo tam jest najszybszy i najłatwiejszy potencjał do wydobycia. Czyli to, co już w Search Console widzicie, że wam rankinguje, sprawdźcie, jak możecie to podkręcić. Tam czasem jeden nagłówek, przeplecenie gdzieś tam frazy kluczowej raz czy drugi tego typu. Na przykład, wiecie, w podsumowaniach się tak pisze, że teraz już wiesz, jaki system CRM wybrać. Nie? Takie wodolejstwo pod SEO, ale to może wam ten ranking poprawić. I ściągnąć już tych tam kilku użytkowników miesięcznie, którzy na ten artykuł trafią. Wiecie, ja wam powiem jeszcze jedną rzecz, bo tutaj bardzo duże kontrowersje często budzą sformułowania typu tani, najlepszy, jakieś takie sformułowania, na które wiele firm wcale chce lub nie chce być widocznych, albo się których boi. Ja na przykład podaję taką sytuację, gdzie my pracowaliśmy i nadal pracujemy nad widocznością sklepu z karmami dla psów. I te karmy ani nie są tanie, ale są dobrej jakości. No i teraz jak napisać, jak ściągnąć użytkownika, który wpisuje na przykład tania karma dla owczarka niemieckiego? Chcemy takiego użytkownika, czy nie chcemy? Co to znaczy tanie? Czy 200 zł za opakowanie to jest tanio, czy 180 to jest drogo? Nie wiemy. Ale napisaliśmy na przykład w treści coś takiego, że tania karma dla owczarka niemieckiego z hipermarketu nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem. Jakby mamy przeplecione to sformułowanie, nie mówimy, że ta karma jest tania, ale już rankinguje nam na sformułowanie tanie karmy dla owczarków niemieckich. Tam byliśmy bodajże w pierwszej trójce, w pierwszej czwórce. No i teraz do decyzji klienta należy, czy to jest dla niego tanie, czy nie tanie, bo my nie wiemy, to jest bardzo subiektywne, tak? Dla kogoś 200 zł to będzie drogo, dla kogoś to będzie tanie. W waszym przypadku też tutaj pole do manewru pewnie się otwiera w takich frazach
trochę pobocznych, że coś jest na przykład właśnie najlepsze, dobre, tanie. Szukam teraz jeszcze tak. Mogą to być też sformułowania poboczne, typu intuicyjne, ergonomiczne. Tak. W momencie, w którym sobie rozpiszecie to, co wy czujecie i to, co wa bo to fajnie Angelina powiedziała o tym, że przeszukała CRM, ale sprawdźcie sobie też zapytania, jakie, nie wiem, czy to na tym polegał ten research, ale jeśli przyjrzycie zapytania od waszych klientów, to tam będą sformułowania, których być może nie używaliście do tej pory na stronie. Na przykład, dzień dobry, szukam intuicyjnego tam systemu CRM dla mojej firmy. Czy Bitrix tam spełni moje oczekiwania, albo czy możecie Państwo mi pokazać Bitrixa? I teraz na przykład, jeśli nie użyjecie słowa intuicyjny na podstronie, to nigdy się nie dowiemy, czy on nam skonwertuje. I z Googlem jest trochę tak, że to, co nie napisane, się nie liczy. Po prostu no, każda, zresztą z każdą wyszukiwarką. No tak. Czyli jakby. To są wyszukiwarki tekstowe, Yahoo, Bing, wszystkie wyszukiwarki, nieważne o jakiej mówimy, rezonują na to, co jest napisane. W związku z czym, jeśli wy chcecie przekonać użytkownika i waszą wartością jest to, że jest wydajny, że jest w chmurze, że jest online, że jest szybki, mobilny, intuicyjny i tak dalej, to te wszystkie słowa muszą się znaleźć w opisach, bo bez tego nie sprawdzimy, jakie będą efekty i nie będziemy widzieli tego w Search Console. Więc duże pole wasze do manewru jest także z tym, waszą burzą mózgu i waszymi pomysłami oraz tym, jak komunikują się wasi klienci. Bo to właśnie od nich będzie też często wychodziło dużo takich sformułowań, o których wy może na początku nie pomyśleliście, a przyjrzyjcie sobie zapytania. Po prostu przyjrzyjcie sobie z ostatniego roku zapytania, jakie do was wpływały i zobaczcie, jakie tam są słowa użyte. I to was naprowadzi. Dobrze. To mam pytanie odnośnie tego artykułu o celach SMART. Jeżeli on nie jest nam jakby biznesowo potrzebny, przydatny, to czy nie lepiej go usunąć w ogóle? A to jest dobre pytanie. Nie, nie usuwałbym go. Zostawmy go. To znaczy pytanie, na ile on jest dla was problematyczny od strony organizacyjnej i wam zakłóca, Nie, nie, nie wiem, o co robi wam pytasz. problem. Nie, nie, Czyli nie są to. spamuje, nie spamuje nam zapytaniami na przykład takimi, Zostawiamy. że To Łukasz tam zostawiamy. siedzi i tylko mówi, no nie, to pomyłka, nie o to chodzi. Pomóżcie mi stworzyć cele smart, tak? No jeżeli nie odbieracie takich telefonów i nie dostajecie takich zapytań, to zostawmy go, bo ruch też jest wartościowy na witrynie i Okej. jest jakby czynnikiem rankingowym, czyli im większy ruch danej witryny, tym lepsza jest jego cena. Zostawiamy w takiej sytuacji. Okej, to myślę, że Gorzej, tak. jeśli są sytuacje, że ktoś wiecie, wam zatruwa życie i No, macie co drugi dzień. no. Bo mi to koleżanka mówiła ostatnio, taka prawniczka, adwokatka, i że ma artykuł jakiś tam, nie wiem, odzyskanie prawa jazdy, czy tam jakimś odszkodowaniu, nie pamiętam, że mówi, że co drugi dzień dzwoni do niej ktoś, co on ma za papiery złożyć, bo on tam straci prawo jazdy i ona jest na pierwszym miejscu i tak mówi Andrzej, masakra to jest jakaś, nawet co chwila muszę na te maile odpisywać, a nic z tego kompletnie nie wynika, nie? Więc no to jak mówicie, że nie ma z tym stresu, to zostawiać już. Spoko. Myślę, że wiemy, co mamy poprawić, co mamy robić. Też Andrzej, dzięki za twoje wskazówki do tego. No co, no my SEO, no widzimy, że rankujemy, idziemy w górę, trochę walczymy o tą naszą teraz top frazę Bitrix 24, bo to jest teraz ten nasz główny cel SEO-owy. No bo wszystko, co jest związane z Bitrixem u nas będzie do MQL i na pewno wchodziło, a potem będziemy się bić dalej o te rzeczy, które są trochę szerzej, bardziej systemowe. Dobrze, to ja może tylko jedną rzecz jeszcze, bo ja na szybko zerknąłem i to jest ciekawa rzecz. Mianowicie na podstronie jest cennik, macie natężenie frazy kluczowej, która jest generalnie poza jakąkolwiek rekomendacją 4,5%. Bardzo wysoka, Nie rozumiem, ale mówisz. Bitrix 24 No. w ilości tekstu jest prawie 4,5%, No. co jest za dużo. Wedle wytycznych wszelakiej maści to jest za dużo, ale strona to rankingowała bardzo dobrze. I teraz zwróćcie uwagę na to, że wynika z tego, że czasem to postępowanie niezgodne z wytycznymi Google'a daje efekty. Nadal daje efekty, nie? Kurde, jak kocham, nie? To jest pod tytułem, to jest chodzi tak bardziej, jeden rabin mówi to, drugi rabin mówi to.
Wybierz Nie sobie. wiadomo, zdania są podzielone. To zależy, jak Google'owi się będzie podobało. Wolę rzeczy bardziej ścisłe, zero-jedynkowe. Mówisz, robisz tak, tak, No, to robimy tak, tak. wiecie, tak, jest tu Ale no sporo tak, gdyby to było nieprawdopodobnych. takie jasne, to każdy by był na pierwszym miejscu i taka prawda, no. Więc słuchajcie, poczekajmy z tą frazą, dajmy jeszcze chwilę, bo mamy to zrobione poprawnie, to natężenie frazy kluczowej mamy niższe, mamy 1,8% na tej podstronie, co jest bliskie wytycznych aktualnych i takie bardzo poprawnie zrobione. Może po prostu musimy zaryzykować na tej podstronie za tydzień, dwa powiedzieć, no faszerujmy jednak tym Bitrix 24 tą podstronę, może wtedy ruszy w górę mocniej, tak? Więc ale dajmy mu jeszcze chwilę na przemyślenie tego, żeby sobie Dobra. to policzył. Dobrze. To co? Myślę, że mamy to. Andrzej, dzięki za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zatrzymam Ja również nagrywanie. dziękuję.